Witam serdecznie w tym krótkim, ale jakże treściwym filmie, w którym pokażę Wam, jak wykonuję kurz i zachlapania. Wcześniej zamontowałem na modelu lampy, a jak to robię, możecie podejrzeć w tym filmie, tu macie link. Na początku potrzebny będzie lakier do włosów albo jakikolwiek chipping fluid dostępny na rynku. Nalewam trochę lakieru do aerografu i pokrywam nim cały model. Ja zazwyczaj kładę dwie warstwy. Jest to tyle dobre, że w razie późniejszych ewentualnych błędów możemy wszystko ładnie zetrzeć i wrócić do pozycji wyjściowej. Do wykonania kurzu potrzebna nam będzie piaskowa farba, najlepiej akrylowa. Farbę nanoszę punktowo aerografem w miejscach, które uznam, że powinny być zakurzone. Teraz potrzebna będzie mi woda destylowana oraz płaski pędzelek. Woda, którą zwilżam element, powoduje aktywację lakieru do włosów, który znajduje się pod warstwą kurzu. Teraz poruszając pędzelkiem z góry na dół, ścieram kurz. Oczywiście robię to w sposób kontrolowany. Używając takiego narzędzia jak zwykła wykałaczka zamoczona w wodzie, można wykonywać ciekawe zarysowania.
miejsca najbardziej narażone na zakurzenie nanoszę jeszcze delikatną warstwę farby imitującą świeży kurz. Zachlapania wykonuję przy użyciu emali. W tym przypadku łączę dwa odcienie, aby uzyskać interesujący mnie kolor piaskowy. Namoczony w farbie pędzelek przykładam w pobliże modelu i tryskam sprężonym powietrzem z aerografu, co powoduje rozbrysk farby. Precyzyjne zachlapania ukierunkowane w daną stronę wykonuję przy użyciu wykałaczki. Pocieram o nią pędzelek tak, aby farba tryskała właśnie tam, gdzie chcę. Jako że użyłem farb emaliowych, mogę teraz łatwo zetrzeć ich nadmiar przy pomocy zwykłego rozcieńczalnika do emali. I jeszcze jedna istotna rzecz, farba akrylowa w kolorze gumy. Do przetarcia opon metodą suchego pędzla. Wszystkie napisy oraz bieżnik opony będą teraz bardzo ładnie widoczne. No i to by było na tyle. Model przykurzony może teraz trafić na dioramkę w scenerii pustynnej, a na film z jej powstawania zapraszam Was już teraz. Pozdrawiam i do zobaczenia wkrótce.